Każde dziecko powinno mieć dom. W powiecie wodzisławskim funkcjonuje obecnie 158 rodzin zastępczych, w których przebywa 270 dzieci i młodzieży. Są to rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka. Rodzinę spokrewnioną tworzy najbliższa rodzina dziecka, rodzeństwo lub dziadkowie. Rodziny niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem lub dalsza rodzina. Żeby zostać rodziną zastępczą, trzeba przede wszystkim kochać dzieci. Trzeba być osobą empatyczną, tolerancyjną, wrażliwą i uczuciową. Świadomość, odwaga, dobre serce, wiara w to, że swoją decyzją jesteśmy w stanie pomóc choćby jednemu dziecku, są pierwszym krokiem do podjęcia wyzwania, jakim jest zostanie rodziną zastępczą. Kandydaci na rodzica zastępczego muszą spełnić też kilka ustawowych wymogów, m.in. mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe, a także przejść szkolenie, które prowadzą autorskim programem Damy Dzieciom Dom pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Szkolenie odbywa się w siedzibie centrum w dogodnym dla kandydatów czasie. Dlaczego zdecydowaliśmy się na rodzinę zastępczą? Dlatego, że mamy mnóstwo czasu, mnóstwo pokładów miłości i w sumie dlaczego tego nie wykorzystać w ten sposób? Nie bójcie się ludzie, nie jest nudno, nie siedzicie, nie słuchacie, po prostu słuchaj teorii. Naprawdę jest to praktyka, warsztaty, sama przyjemność. Mimo, że nam tak bardzo szybko mija, my rozpoczynaliśmy, a już kończymy i mamy bardzo przyjemne wspomnienia i polecamy. Bardzo fajne panie, co prowadziły te warsztaty. Tak, zgadza się. Po prostu panie z doświadczeniem, którym się chętnie dzielą, wiedzą o czym mówią i po prostu starają się przygotować nas na każdą ewentualność, ale robią to w sposób bardzo przystępny. Warsztat, taki można powiedzieć, naukę poprzez taką po części zabawę. Natomiast kadra tutaj prowadząca, nie ukrywam, przekonała nas i nabraliśmy zaufania, więc wiemy, że będziemy mieć też wsparcie i oparcia w paniach w przyszłości. Rodziny zastępcze objęte są wsparciem finansowym i merytorycznym specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Każda rodzina może liczyć na pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego, psychologa i pedagoga. Może też uczestniczyć w programie wsparcia, którą prowadzi specjalista. Od 2007 roku rodziny zastępcze wspierane są poprzez służbę wolontariuszy z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Upłynęło kilkanaście lat od ostatniego robienia filmu promocyjnego Rodziny Zastępcze i chciałam wam teraz przedstawić te dzieci, które tam były rzeczywiście małymi dziećmi, a teraz są dorosłymi, siedzą tu obok mnie i są tym żywym dowodem tego, że rodziny zastępcze są potrzebne i że warto być rodziną zastępczą. Udało im się wystartować w życie jako ludzie, którzy potrafią sprawnie, samodzielnie o siebie zadbać i zadbać o swoje rodziny. Siedzi tutaj Patrycja, jest super mamą, super żoną, świetnie sobie radzi w życiu. Tu jest Sandra, która w tej chwili jest studentką, studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego. Tutaj jest Przemek, który już w zasadzie z tej grupy dzieci, tylko Sandra z nami jeszcze mieszka. A tu wszystko są ludzie, którzy są samodzielni, dorośli. Przemek mieszka we własnym mieszkaniu, pracuje. Tutaj jest Łukasz, który mieszka już osobno z żoną i z dzieckiem. Ja powiem, że widzę to, że dobrze funkcjonują w życiu. Ciocia Tania, wujek Jacek dali mi taki wzorzec, z którego mogę być dumna. Odkryłam właśnie, co to jest miłość, co to jest wsparcie. Dostałam coś, czego mogłam tak naprawdę w życiu nie odkryć i tymi wartościami się teraz kieruję w dorosłym życiu już. Wiele ludzi z zewnątrz zawsze zadaje mi jedno pytanie, gdzie ja się wychowałam. No i teraz mogę z dumą powiedzieć, że w rodzinie zastępczej. Przemek, który był taki mały, taki bezradny, a stał się taki samodzielny. Łukasz, który też jak przyszedł do nas miał 3 lata, był takim dzieckiem, które nie chciało puścić mnie za rękę, bo się cieszył, że ma mamusię. A przyszedł ten czas, kiedy jest w pełni pewien tego, że potrafi,
jestem z niego bardzo dumna i zachęcam wszystkich ludzi, którzy znajdują w sobie tą siłę do tego, żeby pracować na pełnych obrotach, no bo to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka, która trwa 24 godziny na dobę i trwa każdego dnia i nie ma soboty i niedzieli wolnej. No czynił z siebie rodzinę zastępczą, żeby podejmował się tej misji, bo rodzicielstwo zastępcze jest misją i powołaniem, które trzeba czynić, jeśli się w sobie to czuje. Natomiast odradzam każdemu, kto sądzi, że jest to po prostu sposób na zarobienie pieniędzy, no bo to nie jest ten sposób. Natomiast ci, którzy widzą ten sposób na zrobienie czegoś dobrego w życiu, to rzeczywiście jest to bardzo dobra droga. Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej po opuszczeniu rodziny zastępczej i rozpoczęciu procesu usamodzielniania mogą liczyć na wsparcie finansowe, pomoc prawną, psychologiczną, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w formie mieszkań chronionych. Mieszkania chronione są szansą na przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Nazywam się Zuzanna Cabak, jestem psychologiem w sekcji wsparcia rodzin Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Do moich zadań należy wspieranie rodzin zastępczych w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi oraz wspieranie i pomoc dzieciom, wychowankom tych rodzin w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest izolacja od rodziny naturalnej i zmiana środowiska wychowawczego. Nasza jednostka oferuje pomoc specjalistyczną wszystkim rodzinom zastępczym w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego. Rodziny zastępcze wraz z wychowankami mogą także skorzystać z terapii rodzinnej.